często pan właśnie sprzyja takim inicjatywom, które dopiero się rodzą, tak jak właśnie ta Gorzycka Piątka, i czy to jest właśnie dobrze, że tyle właśnie wydarzeń sportowych, lekkoatletycznych w naszym kraju powstaje? Oczywiście, że dobrze i rzeczywiście dość często wspieram takie inicjatywy, bo ten początek jest najtrudniejszy, więc bardzo często jest tak, że organizatorzy wiedzą, jak zrobić świetne zawody, ale bardzo często również jest tak, że nie mają na to wystarczającej ilości środków. Na wszystko trzeba cierpliwości, cierpliwości uczestników, cierpliwości tych, którzy przychodzą, kibicują, którzy zobaczą jakieś niedociągnięcia. Właśnie jak się panu podoba cała idea takich organizacji biegów w Gorzycach, czy to jest dobry i trafiony pomysł? Jak najbardziej, każda forma ruchu jest jak zwykle, z rodzinami, jak najbardziej tak. Widział pan, że bardzo dużo dzieci chyba startowało, startowali także dorośli. Czyżby Polacy zaczęli rozumieć, że sport to zdrowie? A to już chyba nie od dzisiaj takie są trendy, gdzie już ludzie, którzy się ruszają w każdej formie wiekowej i w różnych dziedzinach sportu, czy rowerek, czy jakieś kijki, jak najbardziej tak, jest to jednak recepta też na dobrą starość, prawda? W ogóle my się nie spodziewaliśmy, że to będzie tak dużo ludzi uczestniczyło w tym biegu. Skoro tylu ludzi uczestniczyło, to znaczy, że pomysł jest jak najbardziej trafiony. Czy w naszym społeczeństwie coś ruszyło, że właśnie tak, czy to emeryci, czy to ludzie właśnie w średnim wieku, czy to właśnie takie maluszki zaczęły biegać? No maluchy trzeba namówić i przekonać, że sport to zdrowie, cokolwiek to znaczy dla nich. A rzeczywiście rośnie świadomość aktywności fizycznej i skutków, dobrych skutków aktywności fizycznej w każdej grupie wiekowej. No nie oszukując się, trzeba powiedzieć w ten sposób, że ten potencjał na całe życie rodzi się w młodości, w okresie, kiedy się rozwijamy. Kuzynki mąż startował, tak dopingowaliśmy go. Jak mu się podobało? Myślę, że dobrze. A często biega mąż? Tak, średnio dwa razy w tygodniu. Ale tak dla siebie, rozumiem? Dla siebie, taki biega. Tak, dla siebie. Pani nie uczestniczyła w biegu, ale pani mąż uczestniczył i chciałem zapytać, jak się pani podobała w ogóle idea takiego biegu w Gorzycach, która jednoczy właśnie tylu sportowców? Uważam, że jest to bardzo fajna idea, że angażuje całe nasze społeczeństwo. Myślę, że pod kątem tutaj organizacyjnym chyba jest bardzo dobrze. Wszyscy myślę, że będą zadowoleni, że będą pozytywne opinie na ten temat. Fajnie, że mogli brać udział i najmłodsi, i no, chyba jak państwo widzieli, uczestnicy około 60 lat chyba najstarszy miał i miejsce dosyć wysokie zajął. Także inicjatywa naprawdę super. Panie Stanisławie, spotykamy się na kolejnym biegu. Ja bym chciał zapytać, jakby pan opisał tą pierwszą Gorzycką Piątkę? Jak na pierwszą Gorzycką właśnie Piątkę, uważam, że zorganizowana jest bardzo dobrze się zrobiła, że tu Leszek Bebło dużo dołożył czasu z Wojtkiem Zielińskim, zrobili ten bieg, frekwencja jak na pierwszy raz, bardzo dobrze. Nic lepiej niż medycy nie wiedzą, że sport to zdrowie, ale wy uprawiacie to tak naprawdę dla z tego zdrowia. Tak. Czy może zawsze w was była taka nutka rywalizacji, gdzie dalej chcecie po prostu rywalizować na tych trasach ze sobą? Dla przyjemności, dla zdrowia, dla koleżeństwa. Dla pokazania dzieciom sportu też, między innymi, bo to też jest dla nas bardzo istotne. Im wyższy poziom tej sprawności naszej, wytrzymałości, siły nastąpi w wieku 25, 28, czy powiedzmy do 30, tym większym zasobem będziemy później dysponowali, oczywiście umiejętnie go podtrzymując. Sprawność ucieka, jeżeli o nią nie zadbamy, tak jak inne cechy fizyczne naszego organizmu, więc trzeba dbać o aktywność. Chciałem zapytać, w szkole zaszczepia się w dzieciach taką ideę, że sport to zdrowie? Jest taki nacisk na to, żeby właśnie biegali, uprawiali ten sport? Na pewno tak. Ja właśnie pracuję tutaj w Zespole Szkół w Gorzycach, gdzie mamy Orlika, w związku z tym no, ludzie młodzi mogą korzystać z tego dobrodziejstwa. Krzewi się właśnie tą kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia. No nawet nasi nauczyciele brali też udział w tym biegu, zaangażowali uczniów z naszej szkoły, także myślę, że no to będzie pozytywny miało oddźwięk, przede wszystkim jeśli chodzi o zdrowie.